się Wojtek Grzędziński, zajmuję się reportażem i fotografią portretową. Przez to, że aparat był zawsze w domu, jak poszedłem na studia, trafiłem do gazetek studenckich. Zacząłem robić zdjęcia do swoich artykułów, później do artykułów innych osób, które tam pracowały i tak zostało, że w pewnej chwili lepiej mi wychodziły zdjęcia niż pisanie. I zostałem przy fotografii. Bodajże w 2001 roku trafiłem do Życia Wołka, do Janusza Mazura, który był wtedy szefem działu foto. Gdzieś zobaczył we mnie potencjał, chociaż jak patrzę teraz na te zdjęcia, to naprawdę musiał głęboko patrzeć. Później przewinąłem się przez kilka innych redakcji, między innymi przez Super Express, Rzeczpospolitą. Przez kilka ładnych lat pracowałem dla Dziennika. Później przewinąłem się przez agencję Forum, byłem wolnym strzelcem, do dzisiaj współpracuję z tą agencją i trafiłem gdzieś do kancelarii prezydenta, więc to tak się moje losy potoczyły, a teraz jestem z powrotem wolnym strzelcem. Pierwsza wojna to było w 2006 roku, wojna pomiędzy Hezbollahem a Izraelem, wojna na terenie Libanu. Dziwna wojna, w której armia kraju, na którego terenie rozgrywa się walka, nie bierze udziału w wojnie. Jest pasywnym obserwatorem. Taka wojna, w którą wchodziłem trochę jak się wchodzi w takie płytkie jezioro, że wchodzisz krok po kroku, zanurzasz się coraz głębiej. Więc na początku widać tych uchodźców, widać jakieś skutki, zbombardowane mosty. Aż w końcu bombardowanie południowej dzielnicy Bejrutu, w której zginęło kilkadziesiąt osób. Kilkaset osób zostało rannych. Później pojechaliśmy jeszcze dalej na południe od rzeki Litani do Tyru i tam. Tam już była prawdziwa wojna taka, na której do ciebie strzelają. Byliśmy tam wtedy aż do końca tej wojny, aż do zawarcia rozejmu. Dwa lata po wojnie w Libanie trafiłem do Gruzji. Pamiętam, że pomiędzy momentem, w którym otworzyłem rano gazetę i okazało się, że ta wojna wybuchła, do momentu, w którym już byłem w samolocie, minęło 2,5 godziny. Tuż po bombardowaniu Gori byłem na miejscu. Materiał z Gruzji to był długi materiał, bo to były ponad 2 tygodnie. Dzień po dniu wyjeżdżania na linię frontu, w linię działań, za linię działań, za linię Rosjan, którzy weszli. Takie przerażające doświadczenie wojny, która się przed chwilą wydarzyła, właściwie dzieje się na moich oczach. I takie namacalne, potwornie naturalistyczne doświadczenie. Przez to, że wyjeżdżałem dosyć często, miałem w domu kamizelkę kuloodporną, miałem hełm, miałem przygotowane na wyjazd 1,5 czy 2 tysiące dolarów. Które miałem w kopercie, które czekały po prostu na ten wyjazd, który się po prostu zdarzy. Bierzesz to, czego używasz najczęściej, tak? Dla mnie to był zestaw szkieł, stałych szkieł, które mam zawsze ze sobą. Dwa aparaty i wziąć ze sobą, dlatego mówię o dwóch plecakach, no, że w jednym były ciuchy, rzeczy, które zawsze mogę gdzieś zostawić, a drugi był mały plecak, w którym miałem komputer, telefon satelitarny, kurtkę, butelkę wody, bandaż i takie rzeczy. I tego sprzętu jest zawsze na tyle mało, żebym mógł z nim biec, żebym mógł z nim być mobilny. Tego sprzętu jak najmniej. Zawsze miałem taki pakiet ze sobą, gdzie miałem wszystkie kable, ładowarki podublowane, dwa czytniki. Taka rzecz, która jest, o których się zapomina, przedłużacz, tak? Po prostu, jak jest jeden kontakt, a trzeba naładować baterię do laptopa, do satelity, jeszcze baterię do aparatów albo jeszcze komórkę, to prosta rzecz, rozgałęziasz albo przedłużasz. W Afganistanie byłem kilka razy i to w większości razów byłem bez wojska. Raz pojechałem z wojskiem, żeby zamknąć temat Afganistanu i swoich przemyśleń na temat w ogóle ekspedycji wojennych. Nagle się okazuje, że ten cały wysiłek, trud kilkutysięcznego kontyngentu ponosi kilkaset osób, 300-400, które wyjeżdżają na zewnątrz, a reszta tej ogromnej masy ludzi siedzi cały czas w bazie, w murach. Są stłoczeni na bardzo niewielkiej przestrzeni. Przestrzeni trochę jak z takiego apokaliptycznego snu. Tych kolorów, które funkcjonują, jest
jest dużo mniej niż w rzeczywistości. One są wszystkie stłumione. Przestrzeń, która gdzieś wchodzi w głowę, gdzieś to, że ciągle się spotyka te same twarze, tych samych ludzi, gdzie te same tematy są poruszane, bo w sumie bardzo niewiele się dzieje. To są takie zrywy, gdzie się dzieje dużo i intensywnie, o których się mówi przez kolejne dni, kiedy nie dzieje się nic. To, co mnie zadziwiło i sprawiło, że chciałem opowiedzieć historię Afganistanu w takiej formie, w jakiej ją opowiadam, to jest historia jednego z żołnierzy, który nie wyjeżdżał poza bazę. Nie chcę powiedzieć zwariował, to ta rzeczywistość go na tyle przygniotła, że do dzisiaj nie wiadomo jak, ale wyszedł w samych shortach i klapkach z bazy i szedł na piechotę do domu, do Polski. Akurat w tym rejonie, w którym robiliśmy zdjęcia, to był rejon, który w tym czasie był ogłoszony, został ogłoszony najbiedniejszym rejonem świata wtedy. Więc ja się w Sudanie dowiedziałem, co to jest nic, co to znaczy mieć nic, co to jest prawdziwa, absolutna, skrajna bieda. Takie doświadczenie, bardzo głębokie doświadczenie z perspektywy Europejczyka. Doświadczenie bardzo pierwotnej Afryki. Pod koniec 2010 roku dostałem propozycję zostanie oficjalnym fotografem prezydenta i skonstruowanie działu fotograficznego dla kancelarii prezydenta. To mi się spodobało jako wyzwanie, bo praca fotografa prezydenta to nie tylko to, że jest się w garniturze na oficjalnych imprezach, ale to jest też praca, ogromna praca, której nie widać, jak archiwizacja zdjęć, które się zrobi, opisanie materiału. Łącznie nas była piątka fotografów, którzy zapewniali wszystko od obsługi, jeżeli była potrzeba zdjęć studyjnych, zdjęć reporterskich, którzy zapewniali archiwizację, fotoedycję zdjęć do publikacji kancelarii wewnętrznych, zewnętrznych, którzy odpowiadali na wszystkie telefony, maile, prośby o zdjęcia, plus to poszukiwanie, to żeby codziennie walczyć z sobą, żeby nie dać się wpuścić w rutynę, żeby nie iść na zasadzie zrobiłem, dziękuję, 9:05 odwieściłem aparat na kołek. W 2002 roku trafiłem na Litwę, przez krótki czas studiowałem etnologię, antropologię kulturową i trochę zamiast robić badania terenowe, robiłem zdjęcia. Też byłem krótki czas studentem. Ale pozostała we mnie gdzieś fascynacja krajem, ludźmi i też taką rzeczą, która mnie ciekawi, którą teraz bardziej fotografuję. Tożsamość kulturowa, tożsamość narodowa, która w takim miejscu jest troszkę inna, troszkę inaczej się do niej podchodzi niż w Polsce. Inne są obyczaje, troszkę inna kultura. To są rzeczy, które w tej chwili staram się dokumentować. To odchodzące pokolenie, ostatnie pokolenie, które pamięta II Rzeczpospolitą i pamięta Polskę. I to pokolenie ich dzieci, które było wychowywane w duchu patriotyczno, takim przeświadczeniu, że tu lada moment wróci Rzeczpospolita. Staram się trzymać formę od początku do końca w materiałach spójną. Tak jak w Afganistanie miałem założenie, że fotografuję architekturę średnim formatem w kwadracie, żeby pokazać wycinki rzeczywistości, rzeczy osobiste. Fotografowałem aparatem amatorskim, takim, który sprawi, że przez formę te zdjęcia będą jeszcze bardziej osobiste, a rzeczy czy wydarzenia dokumentalne, rzeczy, które się dzieją, reporterskie, fotografowałem aparatem reporterskim, cyfrą. Teraz na 5 lat od 3 edycji, czyli od 10 lat, fotografuję konkurs chopinowski. Przerodziło się to w fajną współpracę z Instytutem Fryderyka Chopina. Stąd też fotografuję muzykę głównie klasyczną. I to jest dla mnie bardzo też fajna i dobra forma takiego odpoczynku fotograficznego od takich rzeczy, od tematów, od ciężkich tematów, które fotografuję. Te lata fotografowania konkursu chopinowskiego chciałem zrobić taką serię zdjęć, które by pokazywała ostatni moment skupienia przed wejściem na scenę.
nie jest ważne, czym się fotografuje, czy się fotografuje telefonem komórkowym, czy niesamowitą cyfrą, czy aparatem analogowym, żeby fotografować z siebie, żeby ta fotografia, którą się robi, była opowieścią nie tylko o tym, co się widzi, ale też o tym, co się chce na ten temat powiedzieć, żeby to wynikało z zainteresowań, a nie z koniunktury, żeby to wynikało, stylistyka, żeby wynikała z tego, jak się czuję, jaki jestem, jak to widzę, a nie z tego, bo tak jest fajnie. Żeby robić zdjęcia sobą, żeby one wynikały z wnętrza. I to jest chyba dla mnie najważniejsze.